Orchidea jest uważana za symbol kobiecości i piękna. Nic dziwnego, że wiele kobiet chce mieć taką roślinę w domu. Jedynym problemem jest to, że jesteśmy zbyt przyzwyczajeni do bezpretensjonalnych kwiatów doniczkowych, by poradzić sobie z nastrojową orchideą. Dlatego nawet jeśli kwitnie, nie cieszy nas długo swoimi wspaniałymi kwiatami. W rzeczywistości opieka nad tą rośliną nie jest tak trudna, jak wielu ludziom się to wydaje. Najważniejsze to zrobić wszystko dobrze. I nie martw się, jeśli pielęgnacja tego kwiatu wymaga od ciebie trochę więcej czasu, tylko w tym przypadku masz szansę podziwiać jego piękno, delikatność i urok. Obejrzyj ten film do końca, a poznasz wszystkie sekrety. Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest temperatura pokojowa. Orchidea uwielbia ciepło i nie toleruje zimna, więc optymalna temperatura dla tej rośliny waha się w dość wygodnym zakresie dla ludzi od 18 do 28 stopni i lepiej, żeby temperatura powietrza była o około 5 stopni wyższa w dzień niż w nocy. Co należy zrobić, aby orchidea dobrze się czuła w domu? Chroni roślinę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W przeciwnym razie oparzenia liści są nieuniknione. Dlatego roślina nie powinna znajdować się w południowej części pomieszczenia. Ważną rolę odgrywa również prawidłowe podlewanie. Niektórzy uważają, że lepiej jest podlewać roślinę częściej niż rzadziej. Takie podejście jest całkowicie akceptowalne w przypadku innych roślin, ale nie w przypadku orchidei. Problem polega na tym, że nadmierne podlewanie powoduje, że gleba jest zbyt mokra, co prowadzi do gnicia korzeni orchidei. Na przykład latem można podlewać roślinę raz na 7 dni, zimą nie więcej niż 2-3 razy w miesiącu. Ale najlepiej kierować się stanem rośliny. Jeśli zauważysz, że dolne kwiaty zaczynają więdnąć, prawdopodobnie brakuje im wilgoci. To samo dotyczy liści. Jeśli staną się miękkie i opadną, wówczas roślina wymaga dodatkowego podlewania. Najlepszym sposobem podlewania orchidei jest całkowite zanurzenie korzeni. Jest to możliwe dzięki specjalnej konstrukcji doniczki z otworami na dnie. Ta doniczka pozwala umieścić roślinę w pojemniku z wodą i nawozem. Wystarczy pozostawić kwiat w wodzie na 15-20 minut, aby cała zawartość była nasycona wilgocią. Pamiętaj też o 5 prostych, ale ważnych zasadach. Po podlaniu pozwól wodzie spłynąć. Unikaj podlewania liści. Orchideę podlewamy rano, a nie wieczorem. Storczyki uwielbiają garbniki, możesz więc dodać korek z butelki wina, pokrojony na małe kawałki, do doniczki z orchideą. Bardzo ważne, rozeta rośliny, z której wyrasta strzała, musi zawsze pozostać sucha. Te kilka małych sekretów pielęgnacji kwiatu orchidei pozwoli rozkwitnąć obficie, dekorując Twój dom w szczególny sposób. Co robisz, aby orchidea częściej kwitła? Napisz w komentarzach.